Siema! Nie jesteś w stanie z tym nic zrobić! Z czym? Z twoją starą? Jest za późno! Z Jade? No wiem, tak jakby nie żyje. O ty, no kurwa. Mendo jebana. Nic co zrobisz nie może tego powstrzymać. Nie możesz wygrać! Czemu tego... Wiecie co? Dobra, ja na chwilkę przerwę. Witam w ogóle w nowym odcinku. Czegoś nie rozumiem, okej? Okay? Czegoś nie rozumiem. Gość, z którym walczymy, widziałem go może... dwa razy na cutscence, no trzy może. Nie mam bladego pojęcia, jak się nazywa, poza tym, że teraz ma on boss fight pasek i nazywa się Tahir. Nie pamiętam, czy wykonywałem jakieś zlecenie dla niego. W zasadzie to nic o nim nie wiem, nic nie pamiętam. Ty, gdzie to poleciało? Więc nie rozumiem, dlaczego miałbym się przejmować tą postacią. Że taki wielki z niego kozak, no wysoki jest, to mu trzeba przyznać. O ty, szmato. Okej. Mogę? Dzięki. Także nie za bardzo wiem, dlaczego miałbym się bać tego typa. Gdzie jest Raiz? Nie dowiesz się, chłopcze. Gdzie on uciekł? Nie uda ci się znaleźć Raiza. Jeszcze jest pewnie w tym budynku. O Boże, jeszcze pionki. Fuck off. Kiedy będzie chciał cię zobaczyć. Fuck off, serio, ludzie. No. Widzę, że bolą cię moje słowa. Nie martw się. No. Twój ból niedługo minie. Czas stykać, gnoju. Tak, wszyscy mnie napierdalajcie tymi nożami. Wszyscy je macie, tak? Brutalny kij baseballowy. Tak. Nawet nie wiem kiedy, nie wiem przez kogo, ale zostały mi zabrane. No to na pewno sobie zmienimy w takim razie. Coś mnie odpierdala i czemu go nie trafiłem tymi nogami? Chyba zemrę. Ogólnie. To jest całkiem możliwe, że chyba zemrę. Jaki pusty dźwięk, nie? Ja pierdolę, ale to jest słabe, że oni wszyscy rzucają tym gównem. Spierdalaj. Jeszcze z tobą nie skończyłem. A w sumie mogę zrobić, no nie pomyślałem o tym. Ja mogę chyba 200 apteczek zrobić. Nie, oczywiście, kurwa, żadnej nie mogę. Zrobić. Tu jestem, no dawaj. Spróbuj szczęścia. Dobra, gdzie ten zjeb jest duży? Tu jest pewnie. Załatwmy go i pewnie pionki znikną czy coś. Nie skończyliśmy jeszcze! No co? Kurwa, broń miotana mnie powala. Are you fucking kidding me? O Jezu, fuck off! Pierdolę. Jebana kurwa, cioto. Co się stało? No, tak myślałem. Słysz tego? Za to umarła Jade, a teraz leży na ziemi jak śmieć. Raiz musiał to upuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlach to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Crane. Ojej. Mocno cię podurbowałem, co?
To nie wygląda na rany, które się łatwo zagoją. No i? Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę. Bardzo dobrze. Troy, tu Crane. Crane? Żyjesz? Troy. Jade nie żyje. O nie, tak mi przykro, Crane. Naprawdę. Co się stało? Uratowała mi życie. Znowu. Umarła ratując mnie. Crane, musisz sprawić, aby ministerstwo odwołało bombowce. Za to oddała życie Jade. Żebyś mógł to zrobić. Jestem Savvy. Udało mu się znaleźć sposób na nadanie wiadomości? Tak, udało mu się. Ale żeby to zrobić, musisz do mnie przyjść. Dam ci wzmacniacz, którego Savvy używał do przebicia się przez zagłuszanie. Czekam na ciebie w schronieniu w połowie drogi do masztu, na którym musisz zamontować ten wzmacniacz. Dobra, Troy, już do ciebie idę. Ty, ale to nie jest koniec gry. Jakby. Mam nadzieję. O Jezus. Oczywiście, standardowo, w ślizg. Mogę? Nie, z tobą nie skończyłem! Siema! Ego zlagowało. Nie, ale ogólnie to chyba przesadziłem, chyba... Na pewno jedna kotwiczka, na pewno flara, wszystko. Na pewno tarcza, petardy, pakiet rekwizycji. O Jezu, naprawdę tak wszystko mi zajebali? Jesus Christ. Jaki to ma sens? No, dobra. To na pewno, to wcale nie jest takie dobre, więc to, do tego nie mamy amunicji. To później posprzedajemy oczywiście, dobra, teraz to, wszystko i to, dobra. I teraz tak, to na pewno, tak. To na pewno, chociaż nie, czekaj, to nie, bo to już jest zjechane, natomiast karabin tak. To powiedzmy, karabin nie. Management, moi drodzy państwo, management. Tutaj katana. No i dobra. Ty, ale serio, mam nadzieję, że to nie jest koniec gry. Oboje z Jade zostaliśmy zarażeni i Raiz kazał nam walczyć o antyzynę. Ona mi ją zwyczajnie oddała. Po prostu. Poświęciła swoje życie, żeby mnie ocalić, a kiedy się zmieniła, zapewniłem jej wieczny spoczynek. Boże. Najpierw Rahim, teraz Jade. Raiz mi za to zapłaci. Aktualnie chyba Raiz nie jest odpowiedzialny za śmierć Rahima, ale chuj. I tak strasznie tego gościa nie lubię, więc... Bardzo chętnie mu odpierdolę łeb. Doktorze Camden, tu Crane. Chociażby słyszymy dlatego, pan? Że jest... Słyszę pana, jak panu idzie? Słabo wykreowaną postacią. Cóż... Tak, w zasadzie znalazłem. Mam próbki tkanek. Przyniosę je panu, ale najpierw muszę załatwić pewną rzecz niecierpiącą zwłoki. W porządku, panie Crane. Proszę jednak pamiętać, że czas jest na wagę złota. Wiem, doktorze. Dlatego właśnie mam zamiar go trochę kupić. Będę w kontakcie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra. No to tak. Tylko błagam. Już nie dawajcie tak dużo zadań pobocznych. Bo... Już ich było sporo. Okej, okay, tutaj mamy spotkaj się z Troy. Ja myślę, że my to od razu zrobimy. A na osobnym odcinku zrobię to. Parking robiliśmy. To, hotel i restauracja.
Tia. Dobra, to słuchaj tam. Ja powiem tak. Widzimy się na miejscu, jak już dotrę do ekipy tam głównej. Dobrze, jesteśmy. A pytanie, czy ja mam tylko jakieś umiejętności nowe? Nie mam, dobra. Dobra, co mam zrobić? Łap ten wzmacniacz. Musisz go zainstalować najwyżej jak się da. W ten sposób będziemy mieć szansę przebicia się. Dobra, niech zgadnę. Mam się dostać do tego wielkiego masztu na skraju miasta. Najszybciej tam się dostaniesz kanałami. Savi pokieruje cię przez radio. Skontaktuj się z nim, kiedy dotrzesz na drugą stronę. Aha, Crane. Kiedy zainstalujesz wzmacniacz, ustaw właściwą częstotliwość w swoim nadajniku. A usłyszy cię cały świat. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia, Troy. Dobra. Tu Radio Haram. Czekaj. Było coś takiego... Dobry dzień. To twoje radio, hello. Pamiętacie? Coś takiego, bo stare to już jak świat. Ślisk. Było też radio Freaky Rat, oczywiście. Z Far Crya 4. No i oczywiście tona różnych radiosów z GTA 5, ale jeszcze Radio Haran nie było. Będziemy mieć własne radio. Kozak, no nie? O, ty patrzcie. To mnie zmyliło, ja myślałem, że tu są jak zwykle te trzy takie, że można po tym przejść, a tu klops. Dobrze, że się w porę szczarłem, kurde. No dobra. To jest jakiś cud. Nie, dzieci, nie róbcie tego w domu, to tak nie działa w realu, żeby było jasne. Dobra, idź tam, se walcz. Szybko! Chowajmy się. Kiedy? Dobra, Kai się idzie. Tędy. No i bardzo ładnie. A tu w kiblu jakiś Mordor? Nie, w kiblu nie ma Mordoru. No nie mogę tego otworzyć, no nie rozumiem. A i z góry mówię, ten odcinek prawdopodobnie też nie będzie zbyt długi, wybaczcie za to. Ech. No ale za to mam nadzieję, że będzie treściwy, kurczę. Na pewno, nie? Jak się ta moja broń nazywa? Hopesz chyba. Orientalny, wyjątkowy hopesz. Tak jest. A tam jeszcze inne są rzeczy. Słuchajcie, miecz półtora ręczny. Jesus Christ. Czego tam nie było? Czy ja dobrze idę? Chyba nie. Nie, zdecydowanie nie. Aha, do kanałów, dobra. Musimy mieć pewność, że sygnał jest wystarczająco silny, żeby przebić się przez zagłuszanie. Zainstalowanie wzmacniacza na najwyższym maszcie antenowym w mieście powinno zadziałać. Savi powiedział, że najbezpieczniej się tam dostać kanałami. Dobra. Nie, tak lepiej, tak fajniej. No nie, tak klimatycznie. Co tu mogę? Rzucić cegłą? Kurde, szkoda, że nie ma żadnej takiej, nawet nieopuszczonej, nawet mogłaby być nieopuszczona, tylko takiej przepompowni jakieś gdzieś się wciepać do podziemi jakiegoś miasta i takie coś zwiedzać. To jest mistrzostwo świata. Spec Ops w takim klimacie to jest mistrzostwo świata. Absolutnie.
Dawaj, damy radę. Dobra, ale już wiemy gdzie. No i git. Co to za dźwięk jakiś? Clear right, clear left, all clear. O rany, czemu? No, dobra, przekombinowałem już. O. No i git. Case opening, jak zwykle. Dobra, dawaj. Nie macie takiego poczucia, że w tej grze właśnie mega, mega wygodnie, mega fajne są te animacje otwierania tego wszystkiego? Mimo nawet, że człowiek doskonale... Srogi hopesz. Mimo tego, że człowiek doskonale wie, że raczej mu już na tym etapie gry dropnie syf, to mimo wszystko zbiera, bo jest kozak, po prostu. 267, no to mój ma dwa razy tyle w zasadzie. No dobra, dwa razy tyle może nie, ale prawie. Znakomita siekiera. No może być, może być. Może z tej katany trochę pokorzystam. Niby słabsza, ale... Ale katana, no. Ooo. Ale zaraz, ja już mam dubeltówkę. Więc z czego ja się cieszę? A no tak, bo ja jej nie wziąłem, więc to dobrze w sumie, że mam. Zobacz. Zobacz. Kamilu, proszę spojrzeć. Tu był ten. Tu był przeco ten posterunek, który nas prowadził do właśnie strefy zero. Czyli sprawdzę tylko, czy tu nie można czegoś, ale pewnie nie. No, pewnie nie. Pewnie, że nie było można. Słyszę zombie. But I have no visual yet. To dziecko? Nie wierzę. Nie. Crane, dobrze wiesz, że to nie jest dziecko. Przecież już spotkaliśmy tego przeciwnika. Znaczy, to niby jest dziecko, ale zombie. Ach! Dobrze. Łamignat do krykieta, zdaje się. Dobra, szybka akcja. Shock and awe, bridge and clear. No, użyj mocy, panie dźwig, panie dźwig, panie dźwig. No kurwa. No błagam, to masz taki zasięg, kurwa. No nie mogę strzelić. Dobra, ogólnie ktoś mi mówił, żeby podejść i nacisnąć F. Okej. Rzeczywiście. Miałeś rację. Tylko nie pamiętam, czy panie Mao, czy panie Enigma. Nie pamiętam, kurde. Okej. Mamy potwierdzone kille, dzieci. Czy jakaś nowa Six jest, czy o co chodzi? Czekaj.
Za późno ją cieszyłem, szlachtno. Co ja robię? Daj tą dubeltówę właśnie. Tak to się robi. A ty gdzie jesteś, Mendo? Ty, a myślicie, że oni tak w nieskończoność? A całkiem możliwe. Ale za fajnie się strzela z tej dubeltówy, żeby tak rezygnować. Co za kurwa respawn chamski, no. Dobra. To ciul, idziemy, nie? Idziemy. No tak. Szybko. No, użyj. Teraz. Dobra. Nie kop, tylko użyj. Dobra. Może się spóźniłem, ale za to trochę sobie postrzelaliśmy. Żegnajcie. To jest tutaj, dobra. A jaki ja damage? Znaczy, jakie jak expa, jakiego ja dostaję, patrzcie, kurde. Szybko myślimy. Nice. Biegniemy dalej. Ale to chyba nie ten. Chcesz dostać stąd? Tam na górę. Czas na małą wspinaczkę. A nawet niekoniecznie. O kurwa. Dlaczego to musi tak działać? No. To ja. To jest w ogóle Secret Stash, tak? No i. O! Dobra, wracamy za chwilę. Upiorny młotek rzeźbiarski. Czytaj, nic ciekawego ogólnie. Jazda. Zrobimy ich oczywiście teraz na lajcie. Wszystkich. Na spokojnie. I jeszcze sobie nawet zlutujemy. Ale jak exp wchodzi w ogóle ludzie? Co to się dzieje? Od boku? No dobra. I sobie doprawimy. Nie, ja na pewno nikogo nie przepuszczę tutaj. Siema. Siema. Wybacz, Crane, ale to jest absolutna konieczność. Naprawmy sobie brońkę. I chodźmy na górę, bo na górze też pewnie będzie dużo tych frajerów.
O najgorzej jakby był wybuchający, o to bym się zdenerwował. A, bo noc jest, ja dlatego dostaję tak... Dobra. Piękna pogoda. Ty, ja w zasadzie chyba jestem głupi. Znalazłem. Przeżywam noc? To wygląda dalej jak noc, ale dobra. Ach, are you fucking kidding me? W życiu bym w realu nie zaryzykował czegoś. Nie ma szans. To tak nie działa, luzie, okej? Okay? W rzeczywistości. No ale cóż. Chciałem powiedzieć, że ja jestem głupi, bo ja chyba robię ostatnią misję w grze. A ja nie zrobiłem jeszcze naprawdę sporo zadań pobocznych, no i tym podobnych rzeczy. God damn. Ale chyba nie, no chyba nie. Powinno być zawsze ostrzeżenie, że to jest ostatnia misja i żebyś teraz uważał, nie? Żeby było, uważaj! O Jezu, myślałem, że... Wyląduje na worku zardzewiałych noży bez dwóch zdań. Savi, jesteś tam? Tak, ziom. Jesteś cały? Jestem na powierzchni. Nadal w jednym kawałku. Dobra, to posłuchaj. Potrzebujesz karty dostępu do rozdzielni. Inaczej antena nie będzie mieć prądu. Rozumiem. Dobra, gdzie znajdę tę kartę? Musisz przeszukać kontenery. Na pewno będzie w którymś. Mam przeszukać to miejsce? Więc tej karty może tu nawet nie być? Nie, nie, ona na pewno tam jest, stary. Tylko... Gdy poprzedni facio, który próbował to zrobić, dotarł do jednego z kontenerów, my... No, kontakt się urwał. A to nieładnie tutaj, trochę nieładnie, nieładnie. Czyli kontakt się urwał, ale trzeba zrobić. Znaleźć kartę, oczywiście. Dobra, niech będzie. No czemu to musi być wszystko, kurwa, na klucz? Dobra. Wracamy za chwilę. Dobra. Wracamy. A dobrze, że tu zombie nie ma, nie? W ogóle tak mrocznie jest. Oh, fuck off. Dobra. O, czekaj, czekaj. No, dobrze, dobry. Nie zgadzam się. Ty, w sumie młotek ten rzeźbiarski to miał niezły damage, nie? Tomahawk, dawaj ten Tomahawk. Może być za to. I to może być za to, na przykład. Srogi hopesz. Dobra, jazda dalej. No to trochę wygląda jak endgame, jak mam być szczery, ale... Chyba jeszcze nie. Od razu. Ja nie mam zamiaru się z nimi wszystkimi tłuc. Ciebie na razie pominiemy, Franco, wielka. Ciebie nie możemy, dobra. Ja się boję, że ja później coś takiego odpalę, że się zrobi głośno i oni wszyscy tu przylecą. Mam takie wrażenie, więc na start już sobie wszystkich wyeliminuję. Przynajmniej tych specjalnych. Tego dużego nawet nie muszę, bo paradoksalnie on stanowi mniejsze zagrożenie. Dobra. Czego tam się już awanturujesz, śmieciu? Hmm.
chyba się szczarli. No i oczywiście to muszą być budowlańcy, czyli najmocniejsi. No fuck off. No. Dobrze, na pół, kurde. O Jesus, fuck no, fuck no, fuck no. Eksplodował? Teraz dopiero eksplodował. No i by zwrócił uwagę wszystkich tamtych, których zabiłem już. Tak jest. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Git. Dobra. Przeszukaj kontenery w poszukiwaniu karty dostępu. Dobra. To są te takie chatki budowlańców właśnie. Tu jest zamknięte, to może oznaczać, że to się tutaj znajduje, wiecie? Albo i nie. To zawsze na propsie. Co? Co to jest? Palna ciecz. Aha, dobra. Okej, okay, why not? Ale ja pozwolę sobie chyba jeszcze... Albo nie, na nic sobie nie pozwolę na razie. Okej, okay, apteczka, spoko. Otwórzmy sobie tutaj. Nie wiem w sumie po co, ale otwórzmy. Temat. Dobra, czerwone drzwi to będzie zamknięte na milion. Więc wejdziemy tędy. Elektrolit? To w ogóle pierwszy raz widzę elektrolit. Bosko, nic tu nie ma. Dobra, czyli do drugiej lokacji. Pewnie trudniejszej. Tak... Ty... Tak patrzę, to jest... Czy nie? Chciałem powiedzieć spora lokacja, ale chyba nie właśnie. To znaczy, wydaje się być spora. No i są dźwigi, jest pan dźwig i są dźwigi, normalnie. Ale fajnie tu jest, podoba mi się. Jest fajnie, bo jest mrocznie. Teraz ostrożnie. Ostrożien, meine liebe Freunde. Kurwa! Crane, błagam cię. Trzeba zachować momentum. I od razu, nie zastanawiaj się, obsmarowywuj się tym syfem, flakami i jazda. Znowu te bydlaki. Dwóch? No na litość boską, są pewne granice. To czekaj. Na dobry początek rozwalimy sobie tych. Tak. Może granatem? Dobra. No.
Nie możesz im łba uciąć. A, zaraz, zaraz, możemy dobijać w ten sposób. No to cudownie. Dobra, teraz znaleźć high ground. O. Albo w ogóle z nimi nie walczyć, w sumie ty. Ale nie, no powalczymy, bo to tak bez walki to tak po chuju trochę, nie? Cześć, zaraz coś tu wymyślimy. Siema. Ciekawe, czy tu będzie miał zasięg. No nie ma, no to dobrze. Cześć, Cfelu. O, ty... Jezus. Ech. Co wybuchło? Kurwa, czemu to wszystko wybucha? Szybko, 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 szybko. Szybko. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Wracamy do boju, kurwa, szybko. Steiner, szybko. No, zabij się, kurwa, bo spadłeś z 2 metrów. To jak ja bym wiedział, że tak mogę od początku, to kurwa. Jakby nie było tematu. Dziękuję. Upiorny kilo. No pewnie jakaś ta beczka wybuchła. Czy coś. Dobra, tu musi być. Ty, no nie ma. Co myślicie? Coś tu zrzucić? Nie wiem, nie wiem jaki miałby być sens włożenia tutaj na razie przynajmniej. Nie no nie. Po co? Czekaj. Tu jest. Wreszcie, cholera! Uspokój łeb, nic się nie dzieje. Zabij, znalazłem kartę. Bomba, teraz zasuwaj do rozdzielni. Jest blisko masztu anteny, wewnątrz ogrodzenia. Użyj karty, aby wejść do środka. Dobra, kiedyś wejdę na ten dźwig. Zobaczę, co tam jest. Ale moi drodzy państwo, obawiam się, że dojście już do samej rozdzielni na następny odcinek. Także dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście Mastersu 15, no oczywiście do państwa szprychał. Widzimy się w kolejnych materiałach. No, siema!